Monika Laskowska, TV Reklama. Druga konferencja prasowa Fame MMA 7. Jest ze mną Łukasz Lupa. Cześć. Cześć, witam. To powiedz, jak z tym remontem? Robimy? Jeżeli ty się piszesz na to, żebym wyremontował, to możemy wyremontować, ale to po gali dopiero i po moich wakacjach. Dobra, a powiedz, gdzie mieszkasz? We Wrocławiu. To trochę daleko. Na odległość nie damy chyba rady zrobić chyba tego nie, remontu. Chyba nie damy rady. Chyba, że ja poproszę jakiegoś znajomego, a ty będziesz przez online mówił, co ma robić. O to tak chyba nie pójdzie, bo trzeba mieć, trzeba mieć pojęcie w tynkowaniu, żeby wyremontować ten dół. Powiedz mi, jak konferencja dzisiejsza? Jakieś wnioski? Znaczy ogólnie powiem tak, jakoś teraz dziwnie na tej konferencji, bo mówię, ja byłem nastawiony na Kasjusza, jakoś to ciśnienie ze mnie zeszło. Nie, oczywiście nie umówiąc tutaj Mielonidasowi. Nie lekceważę go przede wszystkim, ale mówię, no, przez ostatni czas byłem nastawiony na Kasjusza, byłem naładowany tą walką, siedziało tak to we mnie wszystko w środku, żeby w końcu wejść do tego oktagonu, pokazać wszystkim, dowalić mu, no jednak niestety tego nie będzie. Czyli ta zmiana rozwaliła twój tok myślenia zupełnie? Znaczy ja... Nastawienie oczywiście, że tak. Wiadomo, no mówię, nie mogę tutaj lekceważyć, bo teraz mamy zastępstwo, muszę wejść, dowalić Mielonidasowi. A walka z Kasjuszem, myślę, że co się odwlecze, to nie ucieszę. Najpierw Mielonidas, później Kasjusz i... A plany po walce? Na pewno jadę na wakacje. Od razu, bo ponieważ teraz, jak mówiłem ostatnio, teraz mamy okres wakacyjny. Jednak te wakacje cały czas w treningu. Nie było czasu na odpoczywanie. Był cały czas zapierdol. Także za tydzień jest gala, w sobotę gala, a w niedzielę lecę nad morze. Trzymam kciuki mocno za wygraną i przede wszystkim za sukcesy i zawodowe, prywatne, no i w oktagonie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.